Od niedawna na ekranie naszych kin mogą Państwo oglądać film Agora. To jest wielkie widowisko kostiumowe, którego akcja rozgrywa się u schyłku starożytności w V wieku naszej ery w Aleksandrii, mieście będącym wówczas centrum kulturalnym i naukowym antycznego świata. Bohaterką tego obrazu jest Hypatia, postać historyczna, filozofka, matematyczka, astronomka, kobieta oddana całkowicie sprawom nauki, która w bestialski sposób została zamordowana przez tłum fanatycznych chrześcijan. Znakomitą biografię Hypatii napisała kilka lat temu profesor Maria Dzielska, historyk, filolog klasyczny z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor jest dziś naszym gościem. Dobry wieczór, witamy Kraków. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Pani profesor, kilka lat naukowej pracy poświęciła Pani zgłębianiu biografii aleksandryjskiej uczonej i moje pytanie, czy można zaprzyjaźnić się z tą postacią? Czy Pani polubiła Hypatię? Tak po kobiecemu. To bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie i takiego pytania właściwie nie powinno się zadawać badaczowi, dlatego że mój stosunek do badanej heroiny, do Hypatii był po prostu stosunkiem całkowicie suchym, stosunkiem krytycznym. Badałam tę postać i jej losy z pozycji analityka źródeł. Było to badanie czysto heurystyczne, niezwykle zdystansowane i bez jakiejkolwiek ideologii. Ja o to zapytałam, ponieważ wydaje mi się, że wśród wielu widzów wspomnianego filmu, czy choćby czytelników pani książki, no powstanie taka nić sympatii, bo jako kobiecie było jej trudniej. Jeszcze te dramatyczne okoliczności śmierci. No nie wiem, pani profesor, czy ja może zbyt naiwnie to interpretuję. Może wśród widzów wzbudzi rzeczywiście, może wzbudzi sympatię wśród widzów, rzeczywiście może pani ma rację. Może też wzbudzić niechęć, dlatego że Hypatia jest, dla tych widzów, którzy znają moją książkę, Hypatia jest przedstawiona tutaj zupełnie odmiennie w filmie i niezgodnie z rzeczywistością historyczną. Jest wolnomyślicielką, jest scjentystką, jest osobą, która bierze rozbrat z religią. Jest właściwie antyreligijna, gdy tymczasem Hypatia historyczna była postacią do głębi przesyconą marzeniem o pozyskaniu boskości już tutaj na ziemi, już w życiu doczesnym. I gdy tak patrzę na Hypatię już niesuchym okiem historyka, uczonego badacza, to oczywiście, że jest to postać mi bliska, jest to postać, która mi się podoba, ponieważ w ogóle moje badania i tym samym upodobania badawcze łączą się z postaciami intelektualistów tego okresu i to przede wszystkim intelektualistów greckich, a więc inteligentów pogańskich, greckich, którzy działali na terenach wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. No to w takim razie podsumujmy, powiedzmy, co my właściwie o tej postaci wiemy. Jest to postać, która w niewielu źródłach występuje, a jeżeli występuje, to są krótkie wzmianki zajmujące może jedną stronę tekstu źródłowego, najwyżej kilka stron, najczęściej to jest kilka lub kilkanaście zdań i odtworzenie losów Hypatii, odtworzenie jej życia, odtworzenie szczególnie jej nauczania, jej pozycji, określenie jej pozycji w Aleksandrii jest bardzo trudne i właściwie jest to praca dedyktywistyczna. To, co potrafimy wydobyć na temat tej postaci ze źródeł, które w niewielkiej tylko ilości pochodzą z okresu jej życia. Właściwie trzy posiadamy źródła, które pochodzą z okresu jej życia. Wszystkie inne to już jest wiek VI, to jest przełom wieku VII na wiek VIII. Później są pewne wzmianki już w literaturze bizantyńskiej o niej. I wreszcie bardzo szybko, ponieważ już w czasach, od czasów renesansu, a przede wszystkim od końca XVII wieku, zaczyna na podstawie tych nielicznych źródeł narastać legenda Hypatii. Legenda Hypatii, która staje się bardziej obfita, znacznie bogatsza niż nasza wiedza historyczna o niej, a której ostatnim właśnie ogniwem jest film, który Państwo oglądacie obecnie w kinach. Legenda takiej męczennicy nauki, prawda? Męczennicy, nie męczennicy, raczej tutaj tak. Alejandro Amenábar przedstawił ją jako męczennicę nauki. Ten hiszpański reżyserowego filmu. On przedstawił ją jako męczennicę nauki, jako scjentystkę, właśnie jako wolnomyślicielkę. Natomiast Hypatia rzeczywista, Hypatia historyczna była, jak już powiedziałam, osobą głęboko religijną, szukającą swojego Boga, Boga filozofii, a więc Boga późnego platonizmu, ponieważ wyznawała późny platonizm. Natomiast w
legendzie przede wszystkim występuje jako męczennica pogańska. Nie nauki, ale męczennica religii pogańskiej właśnie, religijności pogańskiej. Jako ta osoba, która ostatnia w dziejach antyku broni jeszcze religii Greków, religii Rzymian, religii politeistycznej wobec monoteistycznej religii chrześcijańskiej, wszechobejmującej już obecnie całe imperium, wdzierającej się we wszystkie dziedziny życia. Czy tak rzeczywiście było? Bo może tutaj odwołajmy się do tekstu Sokratesa Scholastyka. To jest chyba jedno z podstawowych źródeł wiedzy o Hypatii. Autor mieszkający w Konstantynopolu, prawda? No i żyjący tak, w tych samych czasach, co Hypatia. W takim razie, jeśli Państwo pozwolą, to na chwilkę zerknijmy do tego tekstu. To jest fragment właśnie rozdziału zatytułowanego Hypatia, mistrzyni filozofii. Fragment opowiadający o tych dramatycznych okolicznościach śmierci Hypatii. Porywczego usposobienia, którym przewodził niejaki Piotr, lektor, umówiwszy się między sobą, upatrzyli moment, kiedy owa niewiasta wracała skądś do domu i wyrzuciwszy ją z lektyki, zawlekli pod kościół zwany Cezarejon. Tu, zdarłszy z niej szaty, zabili ją odłamkami skorup. Następnie, rozszarpawszy ciało na sztuki, poznosili poszczególne części na miejsce zwane Kinaron i spalili w ogniu.